Siemano łobuzy, witam was, Pajdek z Lam Games TV w kolejnym odcinku Indie Mania. Dzisiaj zagramy w grę nową, nietypową, bardzo zeldopodobną, czyli hashtag Dungeon. O co w tej grze chodzi? Otóż w tej grze chodzi o to, że mamy sobie do wyboru różne dungeony, które są tworzone w ogóle przez ludzi, bo jak widzieliście tam w menu głównym też mamy opcję Create Dungeon i możemy sobie również stworzyć swojego dungeona, no i mamy tutaj do wyboru właśnie te różne dungeony. Jest ich kilka, testowe, nie testowe, w ogóle gra jest dopiero dzisiaj, ma premierę, czy za... Coś koło tego, premiera jest 1 czerwca, ale nie wiem, czy już ruszyła oficjalna premiera, czy teraz jest tylko dla beta testerów do sprawdzania, także dobrze. Weźmy sobie na przykład Bongo Stemple, już sama nazwa jest bardzo fajna. Ja wam pokażę, o co właśnie w tym wszystkim chodzi. Bierzemy sobie, mamy do wyboru postać. Oczywiście tutaj możemy sobie poziom wybrać dungeona, my bierzemy najsłabszy, bo wiadomo jak jest, no nie? I tak, mamy tutaj do wyboru 3 magów, którzy mają różne bonusy. Ten ma dobry fire rate i krytyki. Ten ma octoshot, cokolwiek to jest, ten ma octoshot. O, ten ma najwięcej, bierzemy tego. No i generalnie chodzi o to, tutaj mamy nawet napisaną konfigurację guzików, tak? W WSAD się chodzi, a strzałkami się napierdziela. Także po prostu sprawdźmy, jak to działa. No i jesteśmy na... Nawet muza w tle. Jest 8-bitowa. Tak, zamknąłem mordę, żebyście posłuchali przez moment. No i właśnie tutaj w ogóle cały styl gry jest mocno zeldowski, także to głowa ma. Wychodzą nam wrogowie, sobie ich mordujemy oczywiście, uważając na to, żeby nie stracić HP. I otwierają nam się drzwi, gdzie mamy kilka przejść do wyboru, no i w zależności od tego, gdzie pójdziemy, tam trafimy. Głęboka myśl mi wyszła, ale póki co, no nie, no to jest bardzo przyjemne. Są achievementy w grze, także jest po co grać, aby wszystko odblokować. O kurde. O kurde, nietoperki. No już, uspokójcie się. A, super, tylko że ja teraz nie widzę, gdzie mam iść. Jest tu ciemno jak w dupie. Ło, co to było? Dobra. Żebym wpadł w jakąś, kurde, ciemną w ogóle moc. Jest ciemno, jakby była noc. Da się gdzieś tutaj coś przejść, którędyś? Nie, a wrócić? Wrócić się da, dobra, to ja wydupiam, stąd pójdziemy w ogóle w innym kierunku. Spróbujmy sobie pójść na przykład w tą i teraz sobie pójdziemy na przykład na górę. O! Aha, znowu netoperki. Netoperki akurat są bardzo łatwe w rozwaleniu, to tutaj nie ma z tym problemu. Ale tak naprawdę to gra jest... Nie powiem, że będę w to grał, no nie? Bo to nie jest takie, taka gra do grania na co dzień, tak? Żeby sobie tutaj grać i zabijać te wszystkich... wszystkie osoby w dungeonie. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego trybu multi, chociaż sobie nie wyobrażam, jaki tu można by było zrobić tryb multi. Wiem tylko, że strasznie bardzo ginę, bo mnie jakiś kurde nekromancer tutaj męczy. Jednak kotem w takiej gry nigdy nie byłem i chyba nigdy nie będę, bo to są takie bardziej typowo zręcznościowe. Czekajcie, odpalę mapę sobie, zobaczę gdzie... A, dobra, bo to jest ślepa uliczka. Wszystko jasne, także mimo wszystko musimy tutaj mapa jeszcze w dół. I tutaj musimy uderzyć w tą. Aha, aha, Goblin King. Jakie malutkie te goblinki. Dlatego, że jak zapierdzielą, to zaraz zdechnę i tak to się skończy. Oczywiście jak nie rozwalimy przeciwników, którzy tu są, to co? To właśnie nic nie zrobimy, to jest najgorsze. Trzeba wszystkich zabić i dopiero można iść dalej. No panie goblinie. Panie gobliński. Dobra. Dobra, poszli, poszli. Życia nie mam. Życia nie mam, a tu znowu gobliny i zombiak jeszcze chodzi. Zaraz umrę, to jest więcej niż pewne. Że następnego fragmentu mapy to wy... Serdunio. Nie wiem, czy je podniosłem, czy nie. No tak, bo tutaj znajdźki wyskakują, które wypadałoby zbierać. Tylko, że kurde tak, mam inwentory. Plus 500, czyli dopiero pewnie jak będziemy mieli plus 500 monetek, to się ono odtworzy, nie wiem, ciężko mi to zweryfikować. Aha. Oho. To jaki trujak. Poison Shroom. Dobra, to poczekajmy, po prostu on się nie rusza, także jest spoko, ale trzeba poczekać, aż opary opadną. Bo my już lecimy życiowo na oparach i nie wiem, jak to się skończy.
mogę tą skrzynkę jakoś coś tam jej zrobić? Dostać się do niej, coś, któryś guzikiem? No nie. To trumna chyba jest w ogóle, nie skrzynka. No nieważne, dobra, idźmy dalej. Oh no. I died. Dobrze. Dungeon failed. No dobra, no nic. No poszło to poszło. Dobra, sprawdźmy sobie w ogóle jeszcze innego dungeona jakiegoś. Tak na wprawę, no nie? Bo tak to jak widzicie, póki co zapowiada się to całkiem fajnie. Bardzo fajnie się w to gra. Długo strasznie szuka tych dungeonów. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Dobra, już znalazło. Weźmy sobie na przykład... Bees are okay, I guess. O, jakiś taki malutki, to może się uda coś zrobić. Aha, dobra. Fire rate, speed, fire rate. To weźmy tego teraz. Początek wiadomo jaki jest, standard... Aha, teraz zaczynamy zupełnie z innego miejsca. O, tutaj mamy taki bardzo klasyczny, widać, dungeonik. Nie jest jakiś za wybitnie trudny. W ogóle no wszystko, nawet jest to, co gdzie byliśmy, jest zaznaczone tak jak w Zeldzie, no nie? Także bardzo, bardzo mi się klimat podoba. A, bo to już był robiony przez jakiegoś gościa. Widzicie tam na górze? Jest. Że daje... To każde pomieszczenie robił kto inny? To tak... To ja muszę trochę więcej się zainteresować tą grą, bo to się wydaje bardzo ciekawe. Jak tutaj jest robione tak, że każdy tutaj człowiek może sobie zrobić jakieś kolejne pomieszczenie w tych dungeonach. Ja myślałem, że to jest na tej zasadzie, że jeden człowiek może zrobić całego dungeona. Ciekawe, ciekawe to się wydaje. Kurde, ciemno strasznie. Ale dobra, nie przejmujmy się wcale. Zabijemy Dark Knighta, mam nadzieję, liczę na to, okej. Diamenty, pełne koperty. Gdzie my teraz możemy iść? Teraz możemy iść na lewo i prawo. Na lewo tylko? Bez prawo? Myślałem, że tam jest przejście też. Dobra, no nieważne. Nie ma, to nie ma. Aha. A, no nie ma, no bo jak mogłoby być? Dobra, my stąd przyszliśmy? Tak. Teraz odbijmy sobie w tą. Wo. Co to? Ojej, jeszcze malutkie się zrobiły z tego. O, jeszcze mniejsze i maciupki takie. Fajowskie. Ten dungeon mi się bardziej podoba, bo nie jest aż taki trudny, także można się dobrze wprawić. Sprawdzam pomieszczenia, dobra. Teraz spróbujmy na przykład odbić tu. No, dobrze kombinuję. O, są baty. Czy tejże nietoperze, nie? Dobra. Z batami to nie ma problemu. Max health! Także fajnie, jeszcze nam dali znajdźkę dodatkową. Okej, tu na górze też będzie się lepiej zaułek jakby. No, goblin skauty, ale skauty to nie to co kurde te kingi goblinowe. Z skautami to jeszcze idzie pogaworzyć. Znaczy no nie idzie pogaworzyć, ale nie są aż takie trudne w rozwaleniu. Dobra. I nie wiem czy to się wszystko kończy jak oczyścimy jeden dungeon czy nie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No oho. Nienawidzę. Kurde, nic nie widzę, dlatego nienawidzę. Coś tam strzela się, wiecie, tak na pałę trochę się idzie. Coś tu pewnie jeszcze żyje, tak to, no, coś jeszcze dostaje obrażenia jakieś. Aha. No nie, ciężko jest mi tu cokolwiek zweryfikować, tak? A, dobra, obczyściłem, bo się otworzył. Teraz chodźmy w tą trochę. O, zimowa lokacja! Od razu przyjemnie się gra. Dobra, nie było aż tak ciężko. Teraz, dobra, na górę. Tak chcecie, chcę, wiecie. Wszystko tak ideolo obczyścić, no nie? Dobra, tu mamy kolejne. Z życiem jest całkiem dobrze. No i już wprawy zacząłem nabierać, dlatego to też ma coś na pewno do rzeczy. Dobra. To. Oh no. Powrót żywych trupów. Powrót żywych trupów, zombiaczki. Dobra, pozombiakowane. Góra. O, to chyba jakiś. Jakiś boss? Dobra. Trzeba taktycznie go rozkminiać już. Już jakaś nagroda, coś? Nic. Dynię mogę rozwalić sobie? No mogę, no tyle mi pozwolili. Tutaj dynię sobie fajnie rozwal. Będzie na propsie. Nie no, wkręcony jestem troszkę. Nie będę oszukiwał, że nie. O, health! Piękna sprawa. Dobra, tu mogę wydupiać. Teraz tutaj mogę iść na dół. I stąd mogę iść dalej na dół.
O nie, szczelające psy. Dobra, zombiak poszedł. Jeden tylko jest ten pies, no to nie, no to mam nadzieję, że mi się uda mi się przejść. Okej, okay. I teraz powinno być otwarcie tu. O, znowu, o nie, znowu Oculus. Oculus Rift. Dobra, poszedł, bardzo fajna muza jest tutaj. Dobra, tu była ciemnica, tu już wszystkich zabiłem, teraz na dół, okej. Okay. Od razu już możemy iść dalej. Wszczeliłem w czaszkę. A tu będzie... Liczyłem na coś gorszego, ale dobra. Dobra, na dół. O nie, znowu on. Nie bij, mordo, spokojnie, na luzie. Dogadamy się jako. Dobra, poszedł. Od razu otwarte. To mnie niepokoi, jak one są tak od razu otwarte. Będzie, no, to już było do przewidzenia. Dobra. Najlepiej to jest, jak on strzela, to wtedy dopiero atakować. Dobra, poszło. No i co? Zostało nam tylko dół do obczyszczenia generalnie cały. Aha, goblin scouty. Mam nadzieję, że dotrwam do końca. Portal has been opened. A tamten portal, ale dobra, to ja już chcę obczyścić wszystko, jak już jest. O, magus jaki. Au. Panie magu, proszę się wyluzować. Ja już chcę obczyścić całość. Dobra, nie chcę już obczyszczać całości. Sorry, że się zawiesiłem, ale mam tutaj sytuację bardzo ciężką. Dobra. Portal się tam otworzył, bo widzicie, na mapie już się tam świeci. Kurde, nie ogarniam gry, ale jestem podjarany. Dwa będą. Nie, tylko Goblin King? Tylko tyle? Życie, bierz, idziemy do portalu. Dobra, w to. Dobra, góra. Tutaj jak to było? Też góra. I w prawo. No jest portal. Woluju, mana lord, boss. To się nazywa boss. Kurde, umrę. Co boss zrobił, to ja nie mam pytań. No nie wierzę. Rozumiecie wy to? Już tak, byłem blisko. Dobra, dungeon generator. I co ja tu robię? No jest ten dungeon generator, ale... To jest normalne, zabij ich i będzie spoko. Nie wiem, o co chodzi. Chciałem tak sobie sprawdzić wszystkie opcje, no nie? Jeszcze, ale... To jest już dungeon zrobione. Nie wiem. Hard mode. Na normalu sobie sprawdźmy. Dobra, weźmy kogokolwiek. No gdzie ta horda? No fale powinny być, wszystko się powinno dziać, nic się nie dzieje. No dobra, to może jeszcze też nie jest... Nie, no poczekajcie. No nie. Sklep nas nie interesuje, także weźmy, spróbujmy sobie jeszcze kawałek jakiegoś dungeona. Weźmy na przykład... Congratulations Dungeon. Co to będzie? Będzie tam pokazana mapa? Chyba jest pokazana mapa. Poszukajmy jakiegoś w miarę małego, żeby nam się udało przejść chociaż z jednego bossa. No to by było wskazane, no nie? No tak to generalnie trochę palę Jana tutaj. Kurde, ale widzieliście, co ten boss czynił w ogóle? Ja to w szoku. Fajne to. Fajne to, takie proste, niewymagające. Zeldo podobne, a że ja lubię strasznie Zeldę, to mi się nawet to i podoba. Strasznie długo się to wczytuje. Co najlepsze, jak odpaliłem pierwszy raz i nie było włączone nagrywanie, to się wczytywało w ogóle propsik, nie? Teraz pewnie się obstrało nagrywania. Weźmy, wyjdziemy jeszcze raz.
Goblin Fever Beta Test. Nie, brzydki jest. Quad Dungeon. Też taki sobie. O, ten jest mały, dobra, spróbujmy go. No play, play. Bierzemy pierwszego, bo on krytyki ma. Dobra, dobra, bardzo proste się wydaje. Co tam była za informacja? A nie zobaczę tej informacji już. Ale dobra, no nieważne. No nie, no to chyba nic już więcej nie zrobię. Dlaczego nie mogę iść dalej? Otworzyły się te drzwi? Otworzyły! Znaczy to jest tak ciemno, że ja nic nie widzę, nie? Wiecie o co chodzi? Strasznie, strasznie słabo zrobiona mapka. Dobra, ale przechodzę cały czas dalej i dalej. Kurde, ja tu nic nie widzę. Jest ciemno jak w dupie. Kto zrobił taki dungeon? No nic, dobra, postrzelmy szczury wszystkie. Obstawiam, że to są szczury. Dobra, otworzyło się. Bang. Tutaj jakieś w ogóle gobliny są, no spoko. Mana Weaver. To akurat jest najmniejszy problem. Dobra, ustrzelony, upolowany. Mam nadzieję, że drzwi się otworzyły. Kurde, to chciałbym naprawdę widzieć wszystko. Dobra, w prawo. Jak to całe ma być takie ciemne? Łooo, wodny magus. Panie magu, proszę się uspokoić. Proszę ostygnąć. Proszę ostygnąć i nie sikać tutaj wodą na lewo i prawo. No to zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dobra, pan magus umarł. Aha. Dobra, dalej będzie trasa dogórna. Goblin skauty, goblin skauty, goblin skauty. Aha. Dobra ta postać jest generalnie, bo ona jest taka, kurde, jak walnie, to walnie, wiecie o co chodzi. Nie ma tak, że tutaj by się bawiła w takie rzeczy. Aha, jakieś jajoki. Dobra, hajsik jest, góra. O, tutaj już chociaż coś... To jest pułapczan tylko, dobra. Ach, gobliny. Kurde, strasznie są wkurzające, to takie maluszki są, wiecie o co chodzi, idą i wkurzają tylko całe życie. Dobra, to coś można, to coś wziąć z tego, coś, kamyczek jakiś, coś, nie, to nie. Mhm, okej, okay, teraz będzie, o nie, mana. Jeszcze trzeba uważać na kolca, by nas nie zabiło, a życia to ja już nie mam. Niby wydawałoby się, że to będzie taka prosta mapa, a się okazało, że to jest ULTRA TRUDNA MAPA! Wiecie o co chodzi, tak patrzysz i myślisz, że no takie, och, króciutkie, to tamta jedna była póki co dobra, bo się udało nam chociaż dojść do bossa, nie? Także jestem z siebie dumny, tutaj trzeba strasznie szybko działać, szybko chodzić, szybko biegać. Wiecie o co chodzi, guziki wciskać, a nie tam się bawić jakoś, żeby rozkminimy to tak, to you die it. No cóż. No cóż, takie to jest życie, także moi drodzy, to była gra o nazwie Hashtag Dungeon, czyli kolejny odcinek Indyk Money. Także mam nadzieję, że wam się podobało, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze. A tymczasem z mojej strony to wszystko, a wy trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!